Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Stefan, chyba zadowolony szczególnie z tego skoku ostatniego w kwalifikacjach. A ogólnie tak, w porządku skok. Tak mi troszkę dzisiaj brakowało takiego fajnego timingu. Tak mi szybko próg uciekał i w przejściu troszkę mnie sadzało, ale w kwalifikacjach w miarę to udało się zniwelować i taki najlepszy skok wyszedł. Ciężkie chyba trochę te warunki, bo się bardzo zmienia ten wiatr. No zależy jak trafi. No dzisiaj tak było niestety. Ale na szczęście dla nas wszyscy jesteśmy chyba w konkursie. Także super. No i jutro mam nadzieję na taką stabilniejszą rywalizację aniżeli dzisiaj. Ta skocznia w ogóle odpowiada ci? Jak najbardziej jest fajna. Jest, można daleko sobie skoczyć. Może dzisiaj jakoś nie było super daleko, ale pozwala na to. Także zobaczymy jak jutro będzie. Będę się starał jeszcze poprawić troszkę pozycję dojazdową, żeby lepiej mi się po prostu pchało do progu. A jak w ogóle czujesz się u progu finału sezonu, no bo zostały nam właśnie jeden weekend oprócz tego aktualnego? No tak, no zleciał ten sezon dość szybko, ale czuję się fizycznie dobrze, psychicznie też, także wszystko jest ze mną w porządku. Przyjemnie się skacze przy takiej troszkę wiosennej pogodzie już? No fajnie, już tak czuć troszkę, że idzie wiosna, tutaj trochę śniegu jest, słoneczko świeci, byleby wiaterek wiał z jednej strony. Jutro walczysz o czołową dziesiątkę ponownie? Zobaczymy. Będę przede wszystkim robił to, co do mnie należy. Dzięki, powodzenia.